Witam Was, moi drodzy, na moim kanale. Jestem świeżo po zamontowaniu filtra kubełkowego Tetra EX1000+. Filtry jeszcze muszę dopracować. Tutaj jest niski poziom wody, ponieważ gdy dolałam wodę na poziom taki, jaki ma być, okazało się, że mi tutaj nie napowietrza. Będę musiała tą konstrukcję jakoś podnieść, ale teoretycznie filmik jest nie o tym dzisiaj. Dzisiaj postanowiłam coś zadziałać z tłem za akwarium, ponieważ dyskowce lubią, żyją w naturze, w ciemnych wodach. Jak widzicie, ja mam tutaj i tak kolor wody taki troszeczkę żółty i to jest żółty specjalnie, ponieważ w filtrze tutaj znajduje się specjalne media, które obniżają pH i to są takie jakby troty z JPL-a. One nam obniżają pH i zabarwiają wodę, tak żeby przynajmniej troszeczkę ta woda wyglądała jak w naturalnych warunkach właśnie naszych pielęgnic. I uznałam, że fajnie będzie, jeżeli przyciemnimy tło, ale nie chciałam przyciemniać tła tylko w akwarium. I wpadłam na pomysł taki, że sobie założę panele tapicerowane. Tak, panele tapicerowane wylądują tutaj na ścianie za akwarium. Są w kolorze takim granatu, ale tutaj ja mam skosy, to jest sypialnia. Ogólnie będą ciemne, a tylko przy włączeniu światła będą dawały taką właśnie łunę tego granatu. Co nam to da? Będzie, tak jak mówię, ciemniejsze tło. O, Blue tam krzyczy, jak zwykle. Zazdrośnik o rybki. Ukryje nam to, widzicie, jaka jest różnica? Jeżeli chodzi o kabelki, nie będą się tak rzucać. Grzałka nie będzie się tak rzucała w oczy. I tutaj sądzę, że ładnie nam to wyeksponuje rybki, które na razie się boją, bo miały zgaszone światełko. I po prostu uzyskam sobie ciemne tło za pomocą zmiany tutaj większej troszeczkę niż naklejanie tła na akwarium. Zrobimy tutaj sobie całą ścianę. Pokażę Wam, jak się to na razie prezentuje dla porównania akwarium z tłem białym. A później zobaczymy, jak będzie wyglądało akwarium z tłem granatowym. Tutaj mamy te panele w wymiarze 60×30 i tutaj sobie wykończymy panelem 80×15. To jest taki welur, muszę go jeszcze troszkę przeczyścić. I po prostu będziemy go naklejać. Tu mamy klej montażowy, myślę, że on to szybko pójdzie. A zmieni po prostu nam i pokój troszeczkę. I tak jak mówię, myślę, że dyskowce będą się lepiej czuły, jeżeli właśnie przyciemnimy to tło. Ramirezki już się zainteresowały, więc zapraszam Was. W kolejnym filmiku będzie po prostu zmiana tła. I zobaczymy, jak długo mi to zajmie. Mam do naklejenia 11 paneli 60×30 i 4 80×15. Ramirezki się tu gonią. Dyskowce się boją. Może im dam coś dobrego na zachętę. Będą miały może ciemniejsze tło, to będą chętniej pływać. Na razie są w szoku jeszcze po tym filtrze. Jak sobie zrobię tło, to wtedy sobie lepiej to wszystko poustawiam. No, to działam.